Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Dzisiaj zajmiemy się dosyć ważnym zagadnieniem, które jeszcze nie było poruszane u mnie na kanale, mianowicie odcięcie koloru na suficie malowanym w łazience, kiedy płytki są do samego sufitu. Zapraszam Was na krótki instruktaż. Nagrywam to wideo dlatego, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem, a nie było jeszcze okazji do poruszenia tego tematu u mnie na kanale. Jestem na inwestycji, którą wykonujemy wspólnie z majstrami. To jest łazienka, która jedna z dwóch, która jest na tej inwestycji i ja jej nie robiłem. Tutaj właściciele mieli swojego glazurnika, my zajmujemy się tylko szpachlowaniem, malowaniem w tym momencie. I z racji tego, że zajmujemy się szpachlowaniem, malowaniem, sufit był wykonany przez tego glazurnika, my położyliśmy na nim gładź i teraz kwestia umalowania i odcięcia koloru przy płytkach. I teraz tak, sufit już jest zagruntowany wall primerem dwa razy, dlatego, bo pomyślałem sobie, że zagruntujemy sobie tutaj dwa razy podkładówką, żeby raz umalować sufit farbą. Będzie to farba z Flugera Dexo. Jak to zrobić? I słuchajcie, ja używam taśmy Blue Delphin, to jest taśma oryginalna, zewnętrzna, ochronna. Pokazywałem ją już w wielu moich filmach, też między innymi w filmie, który ma dosyć dużą popularność, jak zrobić prawidłowo połączenie ślizgowe. Tam też używałem tej taśmy. Ona ma to do siebie, że to jest taśma taka jakby no z PCV, to nie jest taśma papierowa. Rwie się łatwo, tak więc ona jest dosyć cienka, ładne odcięcia na niej wychodzą. Dlatego jej używam. I jeszcze jest dodatkowy jeden argument, bo z racji tego, że to jest taśma PCV, ona nie absorbuje wody. A za chwilę jak zobaczycie, no to woda jest w tym procesie odcinania może nie to, że ważna i potrzebna, ale moim zdaniem istotna i ułatwia pracę. I teraz tak, naklejacie sobie tą taśmę na płytki, zachowując dystans jakieś 3 mm od sufitu. Tak jak tutaj widzicie, jest jakaś przerwa zachowana. Można to zrobić z mniejszą jakby przerwą. Ja musiałem się troszeczkę obniżyć, bo przy zabudowie tutaj akurat z drugiej strony jest troszeczkę szparka i chciałem zachować jedną linię na całym suficie. Tak więc obniżyłem się od najniższego punktu, dlatego akurat tak wyszło na moje około 3 mm. Tak więc tak to wygląda. I teraz tak. Następna czynność, jaką wykonujemy, to bierzemy sobie akryl, bo jest do tego celu no, niezbędny. Ja używam akrylu natychmiast malowalnego firmy Den Braven. I teraz tak, ten akryl, w ogóle jeżeli używacie akryli do takich odcin przy płytkach, muszą to być akryle elastyczne. Nie nadaje się do tego akryl szpachlowy, bo na pierwszy rzut oka będzie wyglądało idealnie, ale po jakimś czasie ten akryl zacznie pękać. Dlaczego? Bo tu właśnie, nie wiem czy to widać, są resztki jeszcze tej niebieskiej taśmy, bo było zrobione tutaj połączenie ślizgowe. Jeżeli połączenie ślizgowe, to ten sufit sobie pracuje w tej łazience i on delikatnie się rusza. Tak więc tutaj musi być akryl elastyczny. Ja polecam Wam firmę Den Braven, akryl natychmiast malowalny. Używam go chyba już od, nie wiem, 5 lat, tak więc jest naprawdę spoko. I co robimy? Nakładamy akryl, o tu mi nie zeszło, nakładamy akryl, nie jakoś mega w dużej ilości, na to połączenie, tak? Czyli tak jakbyście akrylowali ściany, nie wiem, no wewnętrzne, czy ściany z sufitem, ściana z sufitem, na przykład gipsowane, robicie tak samo, czyli ściągacie akryl, tak? Powiedzmy, że jest ok. I teraz bardzo ważna czynność, bierzecie sobie, moczycie sobie, ja tutaj mam wiadro z wodą, akurat takie sobie naszykowałem, możecie użyć do tego celu jakiegoś spryskiwacza czy coś. Moczycie sobie palce i wygładzacie ten akryl. Ściągacie go do takiej ilości, żeby było widać Wam tą dolną krawędź taśmy. Jeżeli nie będzie widać Wam tej dolnej krawędzi taśmy, ściągacie do tego momentu, aż będzie widać tą krawędź. Dlaczego? Bo jeżeli ta krawędź będzie zasłonięta, omalujecie sufit, podczas zrywania taśmy zerwie Wam akryl. Tak więc to jest w sumie no najważniejszy tip tutaj z tego całego mojego dzisiejszego wywodu. Musicie tak to robić, żeby ten krawędź taśmy, żeby ta krawędź taśmy była widoczna. I
tyle. I cała filozofia. Musicie zostawić to troszeczkę do wyschnięcia. Ja robię w ten sposób, że do utwardzenia akrylu, nie do wyschnięcia. Ja robię w ten sposób, że oklejam sobie jedną łazienkę, akryluję, idę sobie na przykład na drugą łazienkę, oklejam, akryluję. Jak już wyakryluję, cofam się na tą pierwszą. On jest już, może nie to, że wyschnięty, ale nadaje się do malowania. Jest taki w miarę twardy. Nadaje się do malowania i po prostu zabieram się za malowanie. Malujemy w ten sposób, że ja odcinam sobie malutkim pędzelkiem, później delikatnie malutkim wałeczkiem i maluję metry sufitu. Zresztą to zobaczycie za chwilkę w timelapsach. I to by była cała filozofia. Możecie sobie zobaczyć, nie wiem czy uda mi się wziąć kamerkę, zobaczcie sobie jak to wygląda. Widzicie, że ta krawędź taśmy jest widoczna. Tutaj to delikatnie zachodzi, ale ona jest widoczna. Nie może być czegoś takiego, że ta krawędź będzie zasłonięta przez akryl, bo po prostu, no tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę się powtarzać, zerwie Wam taśmę. I to by było w sumie tyle. Za chwilkę timelapse, wiadomo jak to maluję. Będę ściągał taśmę i pokażę Wam jak to wyszło na koniec. Sufit już umalowany, umalowałem go tylko na raz. Tak mi się wydaje, że na 99% stanie, dlatego bo podkład był dwa razy umalowany. I teraz tak, na świeżo, zaraz jak umalowaliście, musicie ściągnąć taśmę. W skrajnych przypadkach można zostawić ją na dłużej. Tak jak na przykład malujecie natryskiem, czy to są ościeża okna dachowego, czy jakieś ościeża okna takiego zwykłego na ścianie, no to ja też nie zrywam taśmy od razu po malowaniu, tylko zostawiam na drugi dzień właśnie, żeby mi ta kurtyna gdzieś, którą będę zrywał, folię, nie zaczepiła gdzieś o ścieżę, żeby mi tego nie obrudziło. Ale przy takich, w takich wypadkach najlepiej zerwać taśmę od razu po malowaniu, póki ta farba jest jeszcze świeża. I teraz chwila prawdy. Zobaczymy jak to wyszło.
poszło. No tak to wygląda. Tam gdzieś w narożnikach farba podciekła, no nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Po prostu jak wyschnie nam ta farba, delikatnie nożykiem trzeba to wyrównać, zeskrobać i będzie. Tak więc patent uważam za spoko. Jeżeli dotrwaliście do końca, to standardowo proszę Was o komentarz, że obejrzeliście film do końca. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.